zaczynamy od spatuli, no dobra. Montyn znowu. Żygi, panie. Żygi, panie! Ty, a Vince żyje już, czy jeszcze nie wstał? Pam, 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 pam. Mamy druidka. Nie będziemy tych sprzedawać drani, bo to druidy są i to się przyda. Więc ta Niko na razie zostaje. Dobra, są teraz lighty? No, jeden z najlepszych. No, biegnij po to złoto. Okej, trochę na farcie dostaliśmy. I dwóch Yasuo już? No, jest niesamowite. Just a quick hi to wish you a good week. I'm still full down. If you want to ask to have a call chat for a bit, please. I'm excited to see what they announce tonight. Wait, what do you mean they announce tonight? Who announces what? I think I missed something. And hey, Kroar, and I wish you a very good week as well. Is the TFT Riot announcement tonight? Is on the front page of the client? Oh, is it? Okay, didn't see that. What the hell? Well, we're gonna be forcing Blade Masters here, unfortunately. I don't really do it, but in this case, like, you have to. I have a spatula and I have a silver Yasuo already. I have to push for it. It's insane. We're gonna go on a win streak here 100%. We're just way too strong. Way too strong, my friend. Way too strong. To jest 4 golda. Jakbyśmy wygrali, nie możemy sprzedać wszystko. Tak mi się wydaje. Ostatnio z pierwszym Yondusem Karmy to z druidem co early wygrał, jak podłączyłem ją pod Maokaja. No Karma early jest trochę przegięcie pały generalnie. Takie moje zdanie. To byłoby w ogóle bardzo blisko. Dobra, sprzedajemy wszystko, żeby wjechać na 10 golda. Dabik! Co jest? Nie było dźwięku. Teraje.
No tego Azira trzeba przetrzymać. Tak naprawdę moglibyśmy teraz sprzedać Woodlandy, żeby mieć więcej golda i być trochę niżej. Zrobimy tak. Żeśmy dostali ten łuczek sobie. Troszkę zintowaliśmy. Dzień dobry, Foy. No jak? Dwa łuki są, okej. Okay. Jest też spatula. Jedna Sivir od razu, super. To jest git. To jest git. To brakuje nam teraz Atroxa, żeby mieć 4 Blade Masterów. Jak leci jak zdrówko? No dzisiaj gierki zdecydowanie lepsze. Zdrowie, wszystko dobrze, dzięki, że pytasz. Chyba lepiej tak. Oj, te na małe itemy. Mocny kolega. Tem tere tem 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 tere pere. Dziękuję, kochanie. Dostałem herbatkę czerwoną, taką coś ostatnio oblałem. Ważny upgrade. To musimy sprzedać, żeby mieć 30 golda na bank. I to zostawiamy obecnie. I reszta zostaje tak jak jest. Teraz nas, najważniejszymi hitami dla nas są Siviry, Azir. Oczywiście najważniejszy jest Azir. Ale generalnie tak, Azir, Karma, Atrox i Sivir. To są najważniejsze dla nas postaci teraz, żeby dostać. Jak to dostaniemy, to jesteśmy w domu. I możemy przetrwać midgame bez za dużej straty w HP. Szczególnie jeśli dostaniemy Azira lepszego. Cztery na 5. Czy my potrzebujemy cokolwiek tutaj, żeby ich pokonać? I tak, dostanę minimum 2 golda. Więc zrobimy tak. Jeśli będę dostawał golda, to jest minimum 2. Więc nie muszę się obawiać. Chociaż czekajcie, tutaj... Nie, przecież mamy desert już. Głupi jestem. Dobra, zostawimy tak, za czym golda dostaniemy. Nic nie dostaliśmy. Okej.
To trochę gorzej. Tu nie ma dla nas nic ciekawego. Dobra, spuszujemy ten 6 level. Jorek jest ok. Ty no, ale błagam cię, nic nie dostałem. Jeszcze nie wstawiłem Jorika na Mountain Tile. Potrzebowałem jedną z tych czterech postaci. Karma, Aziry, Siviry albo Atroxy. I nic nie ma. Jest Karma, dobra. To już lepiej. Ciągle nie jest zadowalająco, ale jest o wiele lepiej. Siema Kiperos. U mnie wszystko dobrze. Siema Wisek. Niesamowite. Nikt nie gra tym, co ja chcę grać, nie? Już raz sprawdzałem. Ten Predatorzy, ten Lighty, ten Berserkerzy, ten... Chyba też Berserkerów chcę puszować. Ten gra Ocean Magowie. Ten gra... Nie wiem w sumie czym. I ten gra Predatorzy. No kurde, no nikt nie gra tym, co ja chcę i jakoś nie mogę dostać w sklepie nic. Nie fart. A ten czwarty Blade Master jest dosyć istotny. No dokładnie, Disek, tak jest. Ktoś inny dostaje wszystko to, co ja chcę. Na 100%. O, ty draniu. Ja pierdzielę. Nie było armoru nawet, żeby red buffa zrobić. Mogę co najwyżej zrobić sobie tutaj Giants. O, zajebiście, wreszcie. Wreszcie coś. Wreszcie coś. Tu sobie zrobimy Giant Slayera. No, sprzedamy, już tego i tak nie będziemy potrzebować. Opuścimy sobie ławeczkę, o tak. Znaczy lepiej to robić tak, w ten sposób. Jajebie. Ten ale damage rozdaje.
ale Azir zdaje więcej. Ginsa dla Azira to overkill? Tak. Przy Blade Masterach? Tak. Jakby nie miał Blade Mastera, to wtedy może mu dać. Ja generalnie najbardziej na Azirze lubię, oczywiście oprócz Blade Mastera, dawać mu Jeweled Gauntlet Infinity Edge, ale można bez problemu mu dać Quicksilvera. Uważam, znaczy to zależy od lobby, nie? Ale w niektórych lobby ten Quicksilver wydaje mi się naprawdę dobrą opcją. Bo wtedy nie traci DPS-u w ogóle. Chociaż zabił tego Nasusa pierdzielonego. Chociaż coś. Jest czwarty Blade Master, to co potrzebowaliśmy najbardziej. Tak, Azir jest teraz nowym blenderem. No. Rękawiczka i armor. Po co się grać Blade Masterów pod Yi z Quicksilverem? Yi z Quicksilverem wydaje się być raczej taki kiepski. Yi jest w ogóle kiepską legendą, moim zdaniem. Ale o wiele lepiej pakować itemy w innych Blade Masterów. Sivir i w Azira, jeśli jest oczywiście Blade Masterem. No, Sivir jest generalnie też bardzo dobrym carry. Jo pir... Ale się udało. Nie wierzę. Co tu się dzieje w ogóle? Jakiś ultra fart wjechał. Nie ma co ukrywać. Jeszcze hasz z pierwszym atakiem. Jest takie pojebane. Ten przedmiot jest sposób do wyrzucenia. Nienawidzę go. Nienawidzę... Przepraszam, tu. Hasz. Nienawidzę hasza. Nienawidzę. Bardziej mi się podoba set drugi niż set pierwszy. Set pierwszy mi się podobał bardziej pod względem tego, jakie były postacie w nim, bo po prostu grając w League of Legends w latach 2009-2012, to te postacie bardziej znałem, ale generalnie uważam, że set 2 jest ciekawszy. Zadaje Lunar? Co 7 sekund do maksymalnie 4 staków daje buffy do krytyków i AP. Hash ma 20%, tooltip jest po prostu spierdzielony w tej chwili. W tym patchu? Masz na myśli badania widzę ogólnie, od zawsze. Jak zrobimy Azira na trzeci, na trzy gwiazdki, to wygrywamy cały mecz na 100%. I tu kolega niestety też zbiera Aziry, więc będzie trochę ciężej. Ale generalnie to lobby jest lekkie w Aziry, więc... Możemy tak się pokusić. Zamiast Aatroxa mieć najlepiej oczywiście Mastera i jak będziemy mieli taką opcję.
Siema, pochwalone. No, dla mnie najlepszy ten Master Yi. W sensie sprzedałbym go. Armora też nie ma. Ale lipa. Ty no, ale o co biega? Ja nie chcę... Nie chcę spatuli. Makabra. Masz jeszcze raptory? No tak, ale z raptorów... Nie, jeszcze bym musiał dostać z raptorów, żeby ta spatula miała użycie. Albo inną spatulę. Albo łuk. Albo cloak. Inferno Azira? No ale ja nie mam innych postaci Inferno, wiesz? To tak trochę głupio. Tylko 6 Blade Masterów? Lul. A jak będę grał... A jeśli będę grał Lightem? W sensie, jeśli dostanę tego... Cloaka, no to muszę wtedy grać tym Aatroxem. Śmiesznym. Ale upgrade'y wyjechały. No nic, zapowiedziemy w 9 level. Bo tu wszystko mam. W tej gierce powiem wam, że hajroluję w tej gierce. Naprawdę. To jest pierwsza gra od 3 dni, gdzie mogę powiedzieć z pewnością na 100%. Hajroluję. Wydropić złotą Lux, taka sama jak wydropienie każdej innej złotej postaci z tier 5. Nienawidzę tego Lucian Sienna. Lucian Sienna jest ok, gdyby nie to, że Guardian Angel jest po prostu z dupy. Kiedyś miałem w lobby gościa, zrobił level 3 Singed'a, nie było z nas co zbierać. No, jak jeszcze Singed był wtedy taki OP, to już w ogóle masakra. Ale generalnie... Ja jeszcze nigdy w życiu nie zrobiłem 3-gwiazdkowej tier 5 postaci. Wat? Netflix robi serial Team Fortress? O co chodzi? Nie, tej. Nie wierzę, co? What? Co mówiłem o tej spatuli, że gównem będzie? Co mówiłem wam? Bo mam złe nastawienie? O ty, panie. Ale hajrolujemy naprawdę masakra. Co? Co się dzieje?
No dobra, gra ewidentnie chce, żebym zrobił po raz pierwszy w życiu złotą Jannę. Co robi złota Janna? 100% heala robi, wad? Co? Co tu się dzieje w ogóle dzisiaj w tej grze? No, że ten gra bezsenny gra, bo bym się zasrał. Niewiarygodne. Kurde, co myślicie, rolować? Czy level? Zrobimy level. Ty, ale zostaw mojego Azira. I duża mumu. Dla mnie loket byłby najciekawszy. W ogóle Janna jest. Kuźwa. Dobra, musimy jeszcze poczekać. Ale jest kilka opcji, słuchajcie. Albo pójdziemy w złotego Yorika, albo w złotą Jannę, okej? Okay? Ewentualnie złota Karma. Co ona robi? Ale gównem jest. Dobra, Karma nie jest opcją. Dobra. Po Heraldzie robimy level. Złoty Kazek jest niewidzialny, nie ma cooldowna na spellu? Ma, tylko się teleportuje zamiast biegać. 100 golda? Nie no, za późno już. Już za późno. Co się stało? Lol. Janna wygrała walkę. To znak! To znak był. Asasyn? Na co mi asasyn? W ogóle Yasuo zaraz dojdzie do 1800 HP. Jaja. Jaja jak berety, wam mówię.
Szkoda, że nie Niko. Atrox dalej level 1? No, Atrox tam nie dojdzie. Nie ma szans. Dobra, chyba wiemy, co robimy. Ajajaj, karamba. Lul Janna. Assassin Janna, let's go. Będzie przepychać ludków. Oj, double cast od Branda poszedł. Czterech mystików zaraz zaziemy. Co się dzieje w ogóle? Cztery HP ma. Co się dzieje w ogóle? Masakra jakaś. No, ty draniu z gumy. Czy mógłbym w sumie tak zrobić? Mieć jeszcze Lunara, ale te walki bardzo szybko się kończą. Więc w sumie nie wiem. Co CC, mój Azir. Niestety. Za dużo CC. A tak by się Quicksilver przydał, on niestety nie ma. Jemu w ogóle brakuje jeden brand, nie?
Azja niestety podszedł bliżej. Ale jest okej. GG. Cool, brakowało mało, brakowało do złotego Azira w ogóle jeszcze. Dało się. Ale zhajrolowaliśmy tą grę strasznie.